Zdanie z maturki, ale podstawowej, czyli to nie może być trudne. Na wykresie mamy kwadrat prędkości, to w jakichś dziwnych jednostkach, tu trudno rozczytać, takie malutkie, chyba razy 10 do 12. Tu są razy 10 do minus 19, czyli to zbliżone jest do elektronowoltów, ten rząd wielkości. Poniżej zamieszczono wykres zależności kwadratu maksymalnej prędkości wybitych z katody fotoelektronów od energii fotonów. No, pada foton, część zrzuca na pracę wyjścia, reszta energii idzie w energię kinetyczną fotonu. Im więcej energii ma foton, tym więcej energii kinetycznej uzyska elektron, to ma sens. 18.1. Ustal, analizując wykres, z jakiego materiału wykonano fotokatodę, podkreśl w tabeli obok... No tak, w skrajnym przypadku zasada zachowania energii wygląda tak, że energia fotonu, oznaczmy ją EF, jest zużywana na pracę wyjścia cała. Już nic nie zostaje na energię kinetyczną. Czyli ja sprawdzę, w którym miejscu nic nie zostaje na energię kinetyczną. To jest to miejsce. No i tyle. 3,2 razy 10 do minus 19 żula. No myślałem, że będzie bardziej ambitniej, że na przykład tutaj praca wyjścia będzie w elektronowoltach, ale nie. Więc, no, potas. Przy okazji, skoro tu jesteś... To wiedz, że coś się dzieje. Skoro tu jesteś, to są duże szanse na to, że jesteś ofiarą polskiego systemu edukacji. No skoro tak, to możesz chcieć do mnie na kurs. Miejsc mało, patroni mają pierwszeństwo, ale jakieś tam szanse na załapanie się zawsze są. Szczegóły na stronce, która się właśnie scrolluje. I link do której jest w opisie filmu. Koniec autoreklamy, wracamy do zadania. Wyprowadź wzór, za pomocą którego można obliczyć wartości liczbowe konieczne do wykonania powyższego wykresu. Przyjmij, że znane są energie padających fotonów i praca wyjścia materiału fotokatody. No dobra, to zapisuję zasadę zachowania energii jeszcze raz. Tylko tym razem uwzględniam, że nadmiar energii fotonu pójdzie w energię kinetyczną. Dobra, energia fotonu to po prostu energia fotonu, będę pisał samo E. Praca wyjścia to praca wyjścia. Energia kinetyczna to mv kwadrat przez 2. Tutaj jest napisane max, a to dlatego, że ta energia, którą uzyskują wybite fotoelektrony przy danej długości fali wcale nie jest stała. Zależy od tego, jak głęboko w metalu siedziały, gdy zostały wybite. Maksymalna jest dla tych, które były minimalnie związane z metalem, czyli były blisko powierzchni. Im większej głębokości został wywany elektron, tym więcej trzeba było energii włożyć w jego wyciągnięcie za szmaty z tego metalu i tym mniejsza będzie jego energia kinetyczna. Dlatego to jest słowo max. Ja potrzebuję mieć wzór na szybkość, kwadrat szybkości funkcji energii, nie? Y od x. No to tego. To robię skomplikowane przekształcenie. Dostaję, że E odjąć. Skoro to jest adresowane dla podstawy, dla początkujących, to zrobię te przekształcenia. No zapiszę je. Teraz mnożę obustrannie razy 2 i dzielę przez m. I koniec. Wyprowadziłem wzór. To jest ten wzór. Tak, bo energię znam. W znam. Masę elektronu też znam. Bo to jest stała fizyczna, nie? I voilà. I zrobione. Matura podstawowa kiedyś to był śmiech na sali.